Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Nowe doniesienia: w Gdańsku trwa awaria sieci ciepłowniczej. Uruchomiono wypożyczalnię ferelek. W nocy z niedzieli na poniedziałek mają zostać przywrócone dostawy ciepła do 120 budynków w Gdańsku. Zostały one pozbawione ogrzewania w wyniku awarii sieci ciepłowniczej. Trwa usuwanie usterki. Do awarii sieci ciepłowniczej doszło w sobotę rano na placu Komorowskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Odcięte od dostawy ciepłej wody i ogrzewania zostały budynki w kilku gdańskich dzielnicach i w Dolnym Sopocie. Zdiagnozowano już dokładne miejsce usterki. Od kilku godzin trwają prace spawalnicze. Po ich zakończeniu rozpocznie się wielogodzinne napełnianie magistrali w celu jej uruchomienia. Szacujemy, że ciepło powróci do mieszkańców w godzinach nocnych, poinformowała Jadwiga Grabowska z gdańskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Jak dodała, bez ogrzewania pozostaje jeszcze 120 budynków z kilkunastu ulic Wrzeszcza Dolnego i Zaspy. Dla mieszkańców objętych awarią uruchomiono mobilną wypożyczalnię grzejników elektrycznych i ferelek. Aby otrzymać urządzenie, należy zgłosić się na infolinię telefon 58 52 43 580 i przyjść bezpośrednio do oznaczonego banerem KPC punktu przy PL Komorowskiego. Po zakończeniu awarii grzejnik trzeba będzie zwrócić do siedziby KPC przy ulica Białej 1B. W ciągu dnia wydaliśmy około 100 grzejników. Punkt wypożyczania będzie czynny do momentu rozpoczęcia nawadniania sieci, przekazała Grabowska.